Hej, tu Nika. Zapraszam Cię do drugiej części. Będziemy dalej mierzyć nasze ubranka z firmy Shein i zobaczymy, co to będzie. Sorki, musiałam się przebrać, bo trochę mi się gorąco zrobiło. Co my tutaj dalej mamy, bo to jeszcze nie koniec. Topik, tropikalne kwiaty. Powinien być fajny. I tego jest dół. Miniówka. Ta miniówka. To jest rozmiar S, ale ona jest jakaś taka mniejsza, więc no jest na gumce. Powinnam się w to wcisnąć, ale jakbym miała zamawiać jeszcze raz, to zamówię raczej M-kę. W porównaniu do pozostałych rzeczy ta spódniczka jest o wiele, wiele mniejsza. Mieszam, to wyciągnę topik. Jak widzimy, jest to top na jedno ramię. Powinien sięgać tak poniżej pępka. Teren zwiewny. Jest również paseczek. I mamy spodenki. Tak one wyglądają. Miejsce na pasek. Spodenki fajne, rozciągliwe, dosyć mocno się rozciągają. Takiego stroju jeszcze nie posiadam, więc byłam bardzo ciekawa, jak taki tupis będzie wyglądał. Zanim pomierzymy. Tutaj wylosowałam coś czarnego. Kolejna sukienka. Bardziej do ciała. Jeżeli chodzi o materiał, widać przez niego. Prześwituje lekko. Wydaje mi się, że to jest materiał do typu niezniszczalnego. Czyli nieważne ile będziemy go prać, nieważne ile będziemy nim chodzić, on będzie wyglądał tak samo. Jest bardzo rozciągliwy. Fajny kwiat. Widzicie? On się tak błyszczy fajnie. No. Ja za taką cenę biorę. Kolejne bikini, drugie. O, i to jest to, które podoba mi się najbardziej. Góra. Kolor jest śliczny. Tak, podoba mi się właśnie połączenie tej jasnej zieleni z niebieskim i z białym. To jest coś, co bardzo lubię. Ładnie to wygląda. O, to będę pędzlowata. Na również pędzelki. Czy ten materiał gdzieś się pruje? Jakiej jest jakości? Powiedziałabym, że jest jak standardowy strój kąpielowy. Nie widzę tutaj jakiś, nie wiem, skaz, wad. Jest ładne. Ładne, myślę, że też będzie praktyczne. Wtedy można sobie spokojnie pływać. Kolejna sukienka.
Ta sukienka bardzo, bardzo mocno mi się podobała na zdjęciu. Modelka mi wyglądała fajnie, tak letnio, romantycznie. Jest naprawdę ona sukienka. Ramionka wyglądają tak. Też mam koroneczkę, machaleczkę. Korbaneczki fajne, gdzie można mi tańczyć, gdzie można sobie w niej hasać. Ta sukienka jest naprawdę piękna. Oprócz tej ślubnej była, no tak powiedzmy, na drugim miejscu. Ta sukienka, która mi się najbardziej spodobała ze wszystkich, które kupiłam. Mamy ostatnią sukienkę. Tutaj jest. To jest taka troszeczkę skomplikowana sukienka, z tego co widzę. O co w niej chodzi? Ha! Na tym to polega. Czyli to powinno wyglądać w ten sposób. Tutaj widzę, że ta ramionczka. O! Możemy sobie ładnie regulować. Z tyłu jest zamek. Zobaczmy, czy działa. Tak, domek. No zobaczcie. Nitki, pełno nitek. Po drugiej stronie to samo, więc trzeba regulować z tym zameczkiem. A, to czerwień jest taka mocna czerwień. Warto wiedzieć to, że jeżeli zdecydujecie się na zakup jakichkolwiek ubrań, takim fajnym trikiem jest sprawdzenie najpierw komentarzy, również zdjęć, które są dodawane przez i normalnych, zwykłych ludzi jak ja. Zdjęcia nie są sponsorowane, nie są fejkowe, wydają mi się dosyć takie prawdziwe. I razu tam też, jak nie możecie się zdecydować, jednak wziąć rozmiar, nie wiem, S, M, L, XL, to zobaczycie, jak te ubrania prezentują się na różnych ludziach, na różnych sylwetkach, figurach, więc możecie sobie porównać, możecie sprawdzić, jakie są wymiary tej akurat osoby, która dodała to zdjęcie. To jest taka fajna wskazówka. Możemy sprawdzić materiał. Przy każdym produkcie jest napisane, czy materiał jest rozciągliwy, czy nie jest rozciągliwy. Możecie też zobaczyć, czy tam jest jakiś zameczek, który można rozpiąć, czy to jest wszystko takie sztywne, że na się to po prostu wciągniecie i koniec. A taka kolejna moja wskazówka to to, że jeżeli zamawiacie ubranie, że już się tam zdecydowaliście, dodajecie rzeczy do koszyka, to zobaczcie, czy tam gdzieś po bokach może nie lata jakiś kod zniżkowy. Ja akurat tak trafiłam, że pierwszy raz jak sobie zrobiłam taką listę życzeń, widziałam kody. I to mi się tylko raz wyświetliło. Ja sobie podpisywałam te kody tak na szybciutko. A później jak już zamawiałam te produkty, to już nie było tych kodów, tylko były takie mniejsze zniżki, więc użyłam tych starych kodów, które weszły. Zawsze jakiś tam rabat można uzyskać, tylko trzeba właśnie zainteresować się tematem, trzeba poszukać tych kodów, trzeba być na bieżąco. Okej, to już wszystko z ubrań. Teraz została nam tylko biżuteria, akcesoria. Jeżeli chodzi o biżuterię, kupiłam tego też dosyć sporo, gdy mamy całą paczuszkę. Więc zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Na razie!